Dzień dobry kochani, zapraszam wagi na czytanie tygodniowe Drogie wagi to jest czytanie na czas od 2 do 8 października 2023 roku na nadchodzący tydzień Moi drodzy, czytanie ogólne, weźcie to co rezonuje a resztę zostawcie dla tych, którzy mieli usłyszeć czytania Dziękuję Wam za lajki, subskrypcje i komentarze Dziękuję Wam za oglądanie do końca Moi drodzy... Osoby, które nie subskrybują jeszcze kanału, pamiętajcie o włączeniu subskrypcji, o włączeniu dzwonka. Wtedy nie przeoczycie żadnego terminowego czytania i otrzymacie w porę powiadomienie. Miejmy nadzieję, że tak będzie, moi drodzy. Zaczynamy, drogie wagi. Co dla wagi na nadchodzący tydzień? dla wagi na no, nadchodzący tydzień ok, karty wypadają już mhm. <laughs> praca i finanse cztery miecze e, moi drodzy single, co u singli rycerz pentakli mhm. Co w związkach? Król-buław. Jaka rada? Wynik. Arcykapłan. I w tle? trzy buławy, sześć mieczy i rycerz-buław. Mhm. Dobra. Czy była wyszość mieczy i rycerz była. W... Jak ja bym to mogła zrobić może tak. Rada wynik, a tu mamy tło. Ok. W tle, moje drogie wagi no jest sytuacja, w której Wy angażujecie się tutaj single na pewno powinny zająć się spotkaniami, zacząć się już z kimś spotykać, już w nadchodzącym tygodniu zaczynać, może nawet weekend zaczynać, bo jest szansa na spotkanie, zaraz powiem właśnie kogo. Mm -hmm. Może tutaj być też porozumienie, może z jakąś osobą, z którą już którą już znacie, a jeśli nie, to z nową osobą. W związkach, w relacjach też porozumienie, ale tu są też nowe kontakty towarzyskie, właśnie zarówno w singli, jak i w relacjach, i w związkach. W każdym razie trzeba się mocniej zaangażować. I single, i związkowcy. Ale co będzie, to za chwilę powiem. I e, część z Was może mieć trochę relacje na odległość z kimś. Może być taka sytuacja, gdzie. Gdzie właśnie nie do końca jest to taka. Wiecie, na odległość to nie zawsze znaczy, że to jest romans. Po prostu ktoś może mieć znajomość, zwłaszcza single, mogą mieć taką relację, znajomość na odległość, na początku, gdzieś, gdzie będziecie obydwoje po większych, trudnych doświadczeniach, bolesnych, po jakichś rozstaniach, przeby, przeżyciach, po stracie bliskiej osoby. I właśnie te przez doświadczenia wspólne mogą Was albo połączyć, albo spowodować większe zrozumienie. Więcej tematów do rozmów. No i takie szczególne doświadczenia też wiecie, zbliżają. To też mówiłoby o tym, że jesteście gotowi na stworzenie nowej relacji, nowego związku, nie oglądając się już na przeszłość. Także to bardzo ładnie, bo prze przełamujecie schemat, pewien schemat. Dostrzegacie nowe możliwości w nadchodzącym tygodniu i dzięki temu też jesteście w stanie, niektórzy uciekają przed problemami i ci w relacjach, w związkach i single. Czasem ktoś ucieka, słuchajcie, ta ucieczka przed problemami też to widzę w obszarze pracy i finansów w nadchodzącym tygodniu. A, też będziecie chcieli, jest taka możliwość. I teraz tak. Mamy w tle jeszcze na końcu rycerza Buław. Rycerz Buław jest energią bardzo dynamiczną, e, bardzo. Taką wiecie albo Wy będziecie tacy, tak to trochę czuję, albo taka osoba też do kogoś, do miłości, może zmierzać. Bo słuchajcie, zarówno, i oprócz tych sytuacji, których tutaj macie, tych osób, które, na które mają szansę single, znaczy które, u których się pojawia u singli, osoba, i w relacjach i w związkach to jakaś sytuacja, to u jednych i u drugich może być szansa na romans, może być szansa na taką osobę, która. Będzie z dużą pasją podążać w kierunku. No właśnie, z dużym temperamentem, z dużym dynamizmem, z dużą namiętnością, z przebojowością. No, będzie chciała romansu, będzie chciała po prostu osiągnąć cel i jak już osiągnie cel, to z, z taką samą pasją będzie podążać za nowym celem, za nową osobą, szukać nowej osoby. No więc y, trzeba by jedynie zwrócić uwagę, czy chcecie coś takiego, bo to będzie krótkie, przelotne i. No i takie, wiecie, pojawi się i yy, będzie, będzie, no może być, może być szansa na piękny romans, tak, na, na fajne spotkania, ale, no, ale to się kiedyś może skończyć. Pamiętajcie o tym. Yy, więc tak, w pracy i w finansach cztery miecze. Nie będzie to tydzień aktywny dla was, jeżeli chodzi o obszar zawodowy. Może część z was mieć jeszcze urlopy, a może po prostu ktoś przebywać na Jakimś dłuższym zwolnieniu, czy w ogóle macie odpoczynek, wzięliście kilka dni wolnego, już nie wnikajmy w jaki sposób i jak usprawiedliwionego, bo to też dla części z Was jest właśnie potrzeba takiego odpoczynku. Ktoś leczy się, ktoś zdrowieje. Właśnie tu jest może takie też jeszcze dochodzenie do siebie po ciężkich przeżyciach, po ciężkich doświadczeniach albo po utracie bliskiej osoby, albo po stracie jakiejś osoby w relacji, w związku, czy też po prostu w rozejściu się, tak, odejściu. I, I moi drodzy. I moi drodzy może to być. No nie będzie tutaj za dużo działania, raczej odpoczynek, zaniechanie działania, raczej brak aktywności, nawet takie troszeczkę izolowanie się od innych, izolowanie się od otoczenia. No izolacja też trochę od osób w pracy, więc jeżeli ktoś jest w pracy, to będzie albo się czuł taki wyizolowany, albo będzie się trochę izolował od reszty, tak wiecie, tak na uboczu, z boku, żeby nie. Nie będziecie chcieć być dostrzegani, bo też nie będziecie mieli ochoty na żadną aktywność. To też może z tego powodu wynikać. Tutaj jest też informacja, że część z Was może przebywać na jakimś wypowiedzeniu. Albo sami je złożyliście, albo, no, albo otrzymaliście to wypowiedzenie. Stąd ten odpoczynek, taki trochę wymuszony, ale i poukładanie myśli. Znaczy wymuszony, jeśli Wy dostaliście, a niespodziewany, jeśli nie planowaliście złożyć wypowiedzenia, a... Finalnie to uczyniliście, tak? Więc <laughs> jest taka możliwość, że, że nie było to być może planowane, albo może braliście to pod uwagę, ale. No, nie sądziliście, że dojdzie do tego, do tej sytuacji, że albo otrzymacie to wypowiedzenie, albo będzie konieczność jego złożenia. Więc wiecie, jak to jest. Jak się w jednym coś y, zadziewa, wydarza, to w wiecie, jak w jednym jest gorzej, to w drugim aspekcie, w drugiej płaszczyźnie jest lepiej. No, zwykle tak to jest. Nie zawsze, ale czasem tak się zdarza i trochę tak się zdarza uwag w nadchodzącym tygodniu, że jak w miłości jest lepiej, w relacjach osobistych coś zaczyna się dziać, no to się coś zaczyna wydarzać Negatywnego wtedy, znaczy nie, niekoniecznie negatywnego, po prostu nie ma jakby wielkiego ruchu w interesie, a na płaszczyźnie zawodowej za dużo się nie dzieje. I e, cztery miecze. Cztery miecze właśnie mówią o takim zatrzymaniu, spowolnieniu. E, o też kurczących się trochę zasobach finansowych mogą mówić w nadchodzącym tygodniu, więc gdzieś możecie zauważyć, że albo wydaliście za dużo i zostało za mało może nie wystarczy, albo no będziecie trochę musieli może zacisnąć pasa, bo stwierdzacie, że no trochę za dużo wydaliście, a te kurczące zasoby finansowe mogłyby też świadczyć o, czy, o tym, że może zdacie sobie z tego, zdaliście sobie z tego sprawę, zdajecie sobie z tego sprawę w nadchodzącym tygodniu, że no, trochę tutaj może, by, może brakować albo może braknąć właśnie z tego względu, że nie będzie może, może jeszcze będzie jakieś tam wynagrodzenie za czas tego okresu wypowiedzenia, ale później może będzie się kurczyć. Może już się kurczy, może już jest mniej. Ktoś też może mieć z Was problem z przedłużającym się bezrobociem. Jeżeli jest taka sytuacja z przedłużającym się bezrobociem, to trzeba byłoby to zweryfikować, dlaczego tak jest. I pamiętajcie, jeżeli jakiś okres stagnacji Was dopada, no tu akurat na płaszczyźnie tej zawodowej, to należy zwrócić na to uwagę, skąd to pochodzi. Z przyczyny, tak? Jaka jest przyczyna tego? Bo konsekwencje długoterminowe są nieciekawe, jeżeli jest to dłuższe bezrobocie, prawda? No o tym nie trzeba mówić, więc trzeba byłoby się tu rozeznać, z jakiego powodu? Czy faktycznie nie ma wystarczających ofert na rynku pracy? Jeżeli nie ma takich ofert, jakie chcecie, to no nie trzeba mówić, że trzeba szukać alternatywnej yy, oferty, ale może warto pomyśleć o tym, yy, czym innym można by się zająć, jak można by się przekwalifikować, co innego moglibyście robić, yy, co dałoby wam możliwość czy też do szkolenia się, czy przeszkolenia, żeby faktycznie zająć się czymś innym. Jest dużo pomysłów na zarabianie pieniędzy. Naprawdę, no obecnie my mamy większe możliwości na zarabianie pieniędzy niż miała to, miało to na przykład nasze poprzednie pokolenie, tak? My mamy trochę więcej możliwości, więc naprawdę wystarczy dobrze pomyśleć, a jeżeli sami nie chcecie, to zwrócić się do doradcy zawodowego, tak? Do osoby, która mogłaby Wam pomóc ale też poza tym trzeba by zwrócić uwagę na poza tym kochani należałoby zwrócić uwagę na to jak skonstruowane jest wasze curriculum vitae tak jak ten, ten życiorys jak ten list, motywa, list motywacyjny to już rzadziej są ale jak wygląda to CV tak i jaka jest jego treść Spójrzcie na obecnie obowiązujące standardy, ale jeżeli nie chcecie tego robić sami, to tak jak mówię, poproście, zwróćcie się do doradcy w każdym rejonowym czy też lokalnym tam, gdzie zamieszkujecie, tak, miejscu. Jest, jest instytucja, która się tym zajmuje, tak, która w tym pomaga za darmo. To znaczy, za darmo. No, za te podatki, wszystkie, które płacimy, ale tak to jest. Także okej. Okay. Myślę, że temat pracy finansów jest wyczerpany. Moi drodzy, w u Singli, w Miłości jest rycerz monet. Rycerz monet, osoba bardzo, kochani, odpowiedzialna, prawa, uczciwa, godna zaufania, solidna, taka rzetelna, to jest taka osoba, która, kochani. U Was pojawia się na drodze taka osoba, więc trzeba dobrze patrzeć, trzeba wypatrywać. Osoba może mieć praktyczne podejście do życia, ale jednocześnie zgodne zaufania i potrafi naprawdę ciężko pracować, po to, aby osiągnąć sukces zawodowy, żeby osiągnąć poczucie bezpieczeństwa, być może też jakąś niezależność później finansową. Jest osobą, dosyć tak charakteryzuje ją wytrwałość, odporność, wytrzymałość. No jest silna, tak, wewnętrznie. a no może i zewnętrznie również. A przede wszystkim zawsze dotrzymuje danego słowa, więc taka osoba słowna, cierpliwa też. To jest taka, yy, taki ktoś, kto kiedy obierze swój kierunek działania, już ukierunkowuje się na coś, raz się ukierunkowuje, to całkowicie skupia się na tym celu, na tym kierunku i podąża za nim czy do niego z uporem, tak? Więc tak, naprawdę uparcie dąży do wyznaczonego sobie celu. To jest bardzo. Dobre, bardzo na plus. W relacjach i w związkach ta osoba, jeżeli taka osoba Wam się trafi, no to bardzo fajnie, bo będzie tutaj, osoba, dla osoby będą ważne takie wartości jak odpowiedzialność i będzie tutaj oczywiście o to dbać, jak poczucie obowiązku. Zawsze będzie mówić, będzie taka prawdomówna, będzie słowna, będzie mówiła co robi, kiedy robi. Wiecie, nie będzie w tym żadnych podtekstów, nie będzie w tym żadnych niedomówień. Nie będzie żadnych y, odpowiedzi wymieniających, po prostu prosto z mostu. Gdzie jest, co robi, czym się zajmuje. Y, dużo działań, które osoba podejmuje, one są z rozsądku, są takie też, no właśnie, z rozsądku, z rac racjonalne, z odpowiedzialności. Y, osoba gotowa do pracy nad relacją, nad znajomością, nad związkiem, gotowa. I tutaj też gotowa wnieść to zaangażowanie, bo pamiętacie, mówiłam w. Y, w trójce Buław, że tutaj jest gotowość do zaangażowania, więc trzeba się zaangażować. Jeżeli pojawia się taka osoba, więc jeżeli chcecie, a podejrzewam, że część z Was będzie chciała poznać taką osobę, to trzeba się zaangażować w tą relację, w tą znajomość. Pomimo, że może się to zacząć, kochani, od jakichś takich, wiecie, niewielkich kroków. Po, po kroku, tak, powoli, nie nagle, bardziej praktycznie, przyziemnie. Ale bardziej stabilnie to jest budowane, takie od, od fundamentów budowa tego. Więc, więc fajnie. Może to być początkowo taka relacja na odległość, ale nie musi, ale może tak się zacząć. A może się po prostu zacznie spotkaniem takim na żywo. Też może się zacząć spotkaniem na żywo. Um. Na co tu jeszcze można zwrócić uwagę? Single w miłości powinny zwrócić uwagę na to, aby nie powtarzać pewnych starych schematów, starych zachowań, starych błędów. I widzicie tutaj też mamy informacje o przełamywaniu tych schematów, więc ważne jest, żeby przełamać się, żeby się nie ograniczać co do, zwykła, co do stałego schematu postępowania i działania w relacjach, w związkach, żeby trochę spróbować zrobić inaczej albo spotkać się gdzieś indziej, albo. Po prostu może w, e, zacząć rozmowę też często od e, takich, wiecie, rzeczy nie, nieoczywistych. Może. Może inaczej niż zwykle, po prostu. Nie, może nie w taki sposób jak zwykle, nie o tym co zwykle, tylko może właśnie zupełnie o czymś innym, e, co, m, co spowodowałoby, że zmieni to trochę kierunek. E, od którego zaczniecie tą znajomość, ale y, też może zaczniecie się poznawać od trochę innej strony. No tu moglibyście od strony dosyć praktycznej. No po prostu. Tak czasami jest. Yy, I. Mogą singlem mieć też, moi drodzy, w nadchodzącym tygodniu dlatego. Troszeczkę ten czas taki nieaktywny w pracy, bo być może jesteście w jakiejś podróży służbowej. Podróży, która no jakby nie, nie koncentruje Waszych obowiązków w tym czasie czyli nie zajmujecie się jakby swoimi, swoim zakresem takim działania jak na co dzień w pracy tylko jesteście troszeczkę w innym charakterze. Macie tą podróż, podróż służbową w nadchodzącym tygodniu, i może dlatego macie więcej czasu, jakby jest brak działań, brak aktywności, więcej może jesteście w podróży, może macie troszeczkę inny charakter pracy w nadchodzącym tygodniu i więcej czasu na takie przemyślenia, też na, na odpoczynek. Na, no może też jesteście na jakiejś pracy zdalnej po prostu albo na jakimś zdalnym dyżurze. No czasami tak, jeżeli w ogóle zdalne dyżury są możliwe. W moi drodzy, w, w związkach i w relacjach król Buław, w Król -buław, w związkach i w relacjach, no tutaj tuż w ogóle, ktoś, tutaj jest potrzeba zaangażowania się. W jakiejś relacji, w jakimś związku jest potrzeba wzięcia odpowiedzialności za jakąś sytuację, za jakąś osobę, za jakieś wydarzenia, być może wzięcia odpowiedzialności za siebie, jest potrzeba po prostu, moi drodzy, przewodzenia. Więc może to wy, no chyba że w waszej relacji, w waszym związku, pokaże się taka osoba w postaci króla buław, która będzie w nadchodzącym tygodniu, no, grała te pierwsze skrzypce. I teraz. W relacjach w ogóle może się trafić też Wam taka osoba, nie mówię, że to może być Wasz partner, partnerka mąż, żona, ale osoba, która będzie należała do takiego wiecznego poszukiwacza, kochani. I no właśnie, to może być też osoba, która będzie poszukiwała kogoś, owszem, do relacji, ale nie zawsze. Bo ta osoba, jeżeli stworzy, no jest to archetyp kochanka, osoba bardzo, osoba bardzo namiętna, błyskotliwa albo błyskotliwy, namiętny partner w tym tygodniu, taki, taki po prostu będzie lub partnerka. I no ktoś z Was może podążać też do szukania takiej osoby. Więc, albo ktoś szuka osoby do miłości, co by oznaczało, że jest w jakiejś relacji czy związku, którym nie do końca jest miłośnie, dużo miłości, dużo ognia, dużo namiętności. Ktoś może tego poszukiwać w nadchodzącym tygodniu z was, albo wy, albo wasza druga osoba, no może mieć taki przebłysk uczuć i silne pragnienie, tak? Posiadania partnera, partnerki, ale takiej wiecie, no, no może innej niż ma obok siebie ktoś, innej osoby niż ma obok siebie. Tutaj duża. Pewność siebie, charyzma, duża przebojowość pojawi się w nadchodzącym tygodniu. No i to ktoś z dużą siłą naprawdę będzie chciał, kochani, wyruszać na przygodę. I osoba nie będzie się obawiała potępienia, czy będzie miała później wyrzuty sumienia, nie wiem. Więc nie wiem, czy ktoś ma sposobność, możliwość, czy po prostu ktoś to planował, czy nie planował, no ale raczej osoba wie, czego chce i dokładnie wie, jak osiągnąć ten cel. Więc może mieć osobę tutaj do inną, do romansu, do miłości, tym bardziej, że mamy rycerza buław w tle. Więc może to być osoba po prostu, albo która faktycznie szuka, wyrusza i szuka partnera, partnerki, albo osoba, która chce sobie w nadchodzącym tygodniu urozmaicić życie intymne, mieć przygodę, niezapomniane wrażenia. Słuchajcie, jeżeli słuchają mężczyźni, to wy możecie być tacy w relacji, w związkach, więc to Wasza może być inicjatywa i to może być Wasze zachowanie, Wasze postępowanie, że bierzecie jakąś sprawę w swoje ręce. No, to jeżeli bierzecie sprawę w swoje ręce, chyba że w związkach i w relacjach stałych nie macie takiej sytuacji, to będziecie chcieć wprowadzić więcej, więcej, kochani, namiętności, więcej po prostu przyjemności fizycznych też, tak, sobie w nadchodzącym tygodniu. No i to byłaby spora zmiana. Ale osoba, która, moi drodzy, tu można mieć też obsesję na punkcie drugiej osoby. To na to by trzeba było też y, zwrócić uwagę, bo ktoś może skupić się całkowicie na, y, na obiekcie tak? swojej miłości, czyli na swojej osobie, dopóty, dopóki nie otrzyma tego, czego chce. No więc, y, tak to w miłości. Działania zmierzają w jednym kierunku po to, aby osiągnąć cel, osiągnąć sukces. No po prostu, żeby dostać to, co chce. Tylko że widzicie, ten w tym klubu, trzeba by się kierować uczciwością. Więc jak kierować się uczciwością, robiąc romans? No, bardziej ta uczciwość jest tutaj. Dla osób, które są w relacjach i związkach, które nie mają tej osoby, no to one będą się kierowały uczciwością, bo będą chciały te uczucia wykorzystać dla swojej drugiej osoby, i to postępowanie, i to zachowanie. Natomiast wiecie, Klubuław pokazuje szczere zaangażowanie. To, czy wy się angażujecie w relację swoją, czy w inny romans, no jest to szczere, wy tego chcecie. Tu możecie być bardzo wielkoduszni, okazać ciepło jak najbardziej. I też y, Król Buław mówiłby wam w związkach i w relacjach o tym, że warto podjąć ryzyko w miłości? Może z tego coś będzie. Może jeśli szukacie faktycznie, a nie jesteście szczęśliwi w obecnej relacji w obecnym związku, a widzicie, że coś mogłoby być dla was lub ktoś, no to może warto zaryzykować. Tylko pytanie, czy to tak warto ładnie robić, kiedy druga osoba nie wie nic na ten temat, że nie jest? Y, z jakichś względów, no właśnie, coś nie tak w Waszej relacji, czy osoba o tym wie, że jest coś nie tak? Czy nie chcecie naprawiać, tylko wolicie iść, angażować się w inną znajomość, w inną przygodę, szukać innej osoby? Nie wiem, czy to tak w porządku, ja tego nie będę oceniać, sami ocencie, moi drodzy. W każdym razie, no tu może być jakaś nowa znajomość, a, ale Wy też będziecie się zachowywać i postępować w sposób, w który będziecie tę płeć przeciwną przyciągać. Czy też w ogóle będziecie przyciągać osobę tą, którą chcielibyście zdobyć? Ech, jaka jest rada, moi drogie wagi? A rada arcykapłanie mówi, abyście stosowali w praktyce swoje przekonania. Widzicie, arcykapłanie jest kartą taką bardzo, e, gdzie są ważne wartości duchowe, wartości moralne. A tutaj macie jasno, w teorety teoretycznie rada jest, żeby w w stosować w praktyce swoje przekonania. No, trudno y, powiedzieć jakie przekonania wy macie w związkach y, a, i jakie macie w y, single, jakie mają single, jakie mają osoby w relacjach i w związkach, bo każdy z was ma inne. E, tak samo jeżeli chodzi o pracę, finanse, no moi drodzy też jest to jakby inna, y, inna, y, inna rada na każdą z tych płaszczyzn, tak? Arcykapłan mówi o ślubie kościelnym, o zaręczynach, o planowaniu ślubu. Ale wiecie co? Arcykapłan mówi też o związku i relacji takim, w którym wartości takie jak wierność i zasady moralne są stawiane na pierwszym miejscu. Więc jeżeli mówimy o o relacji czy związku Przyszłym, u singli, no to jest osoba, która faktycznie Wam się trafia. Osoba taka, do której te wartości też będą ważne, że ona będzie chciała ślubu. Będzie to osoba, która nadaje się, tak, na męża, na żonę, która będzie miała wartości też takie jak wierność i zasady moralne ważne. I to jest istotne, żeby to brać pod uwagę. W miłości u singli, w miłości w relacjach i w związkach. Też może być poznanie tej nowej osoby, e, może zacząć się od przygody, a możecie rzeczywiście znaleźć taką osobę, z którą będziecie chcieli planować zaręczyny, planować ślub. E, tutaj w ogóle w wyniku, bo to rada radą, a wynik wynikiem. I wynik mógłby mówić o zaręczynach, o decyzji o zaręczonach, o oświadczeniu się, o planowaniu ślubu ślubu kościelnego, o takim związku, o planowaniu takiego związku, w którym będą ważne te zasady moralne, ta wierność, ktoś będzie chciał być wierny. Tylko pytanie, czy w wyniku tego wszystkiego będą mieć to i single, i, zre, i związki, i relacje, czy tylko jedni z Was? Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, bo u niektórych pójdzie to w kierunku pasji, robienia rzeczy i romansu, więc nie u wszystkich. Dla części z Was stała relacja, stały związek, planowanie ślubu, zaręczyny, a dla części romans, który nie wiadomo ile będzie trwał, czy też taka znajomość, która nie wiadomo, czy będzie długotrwała. Mówię tutaj o tej znajomości, u związkach i o relacjach. To może nie być długotrwałe, to może być romans. Single mają kandydata czy kandydatkę na poważną relację, poważny związek, długotrwały na wiele lat, jak nie na stałe. Tak więc to widać na pewno. Dziękuję Wam, Wagi i do następnego razu. Buziaki. 爸爸。